W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Niewykluczone, że za 4 lata dostąpisz tego samego uczucia, którego teraz dostępuje Karolina i będziesz się przygotować do Igrzysk Olimpijskich. Podjęłaś decyzję, że przez najbliższe 4 lata będziesz przygotować się do startu w Rio de Janeiro. Tak, to jest jedyna słuszna decyzja. Tak mi się wydaje, że tyle lat w tym sporcie nawet nie podjęcie takiej rywalizacji czy z tego starania się o to, żeby tam wystąpić, to byłby błąd. No teraz jest podjęta ta decyzja, że jadę, że chcę się przygotowywać do wyjazdu do Rio i no, zrobię jak najwięcej w tym kierunku, tak? Czy bym chciała być w tej sytuacji za Karolinę? No zazdroszczę jej tego, że jedzie na olimpiadę, to na pewno. No ale jest Karolina teraz na pewno pod bardzo dużą presją. Radzi sobie na pewno z tym dobrze, bo już nie pierwszy raz. Chociaż pierwszy raz na olimpiadę jedzie, ale no właściwie chyba tej presji to jej nie zazdroszczę. Pierwszym krokiem w kierunku, ażeby wejść na tę drogę olimpijską, będzie start podczas Pucharu Europy na Ukrainie. Masz już wprawdzie ze sobą starty w Mistrzostwach Europy, po raz ostatni 3 lata temu, ale w tym roku niejako wracasz do rywalizacji międzynarodowej poważnej, wystąpisz na Ukrainie na Pucharze Europy. Powiedz mi, jak wygląda twoja forma? Jak długo jeszcze będziesz się przygotowywała do tego startu? To znaczy tak, teraz kończymy pewien etap. Po tym obozie, który kończy się na początku sierpnia, mamy 2 tygodnie takiego treningu w klubie. Także tam też nie będzie odpoczynku, natomiast no już takie troszeczkę bardziej atmosfera domowa, to też nam pomoże. I później ostatni etap, wyjeżdżam na tydzień ze swoim klubem na obóz, następnie na obóz kadry, znowu tutaj do Setniewa przyjedziemy. Jest Puchar Europy, gdzie będziemy startować, także zostało około miesiąca czasu na 1,5 miesiąca czasu na przygotowanie i na pewno nie będę się obijać i rozluźniać, na pewno będę ciężko pracować do tego, żeby jak najlepiej wypaść na tym pucharze. Jeśli chodzi o krajową rywalizację, udowodniłaś wszystkim już wielokrotnie, że jesteś najlepszą zawodniczką w kategorii do 54 kg, masz w swoim dorobku 4 złote medale. Dlaczego do tej pory nie udawało ci się osiągnąć większych sukcesów na arenie międzynarodowej? Co sprawiło, że z tych 3 mistrzostw Europy, o których mówimy, no nie przywoziłaś medali? W boksie trzeba mieć trochę szczęścia w losowaniu. No, wiadomo, że zawodniczki bardziej znane, utytułowane, jakby stając w ringu, mają taką lepszą pozycję ze względu na to, że chociażby sędziowie ich znają. No i ja tego szczęścia mi trochę zabrakło. Trafiałam 2 razy na Mistrzostwach Europy w pierwszych walkach na utytułowane zawodniczki z Rosji, na wielokrotne mistrzynie świata. Nie wiem, jakby to się potoczyło, gdyby była inna sytuacja. Myślę, że by wyglądało lepiej. Natomiast no, teraz będę liczyć na to, że będzie więcej szczęścia w tych losowaniach. O twój poziom sportowy jestem spokojny. Potrafiłaś wygrać z Sandrą Drabik, wygrywałaś rywalizację z Martyną Letkiewicz, boksowałaś nawet w kategorii lekkiej. Więc czy to nie jest takie ryzykowne w tak młodym wieku balansować tak po kategoriach z 60 kg, teraz 54 kg? Znaczy tak, no ta 60 kg kategoria wagowa była w momencie, kiedy byłam troszkę młodsza, jakby rozwijałam się, każdy się rozwija, wiadomo, organizm potrzebuje pewnych, znaczy dokonuje się wtedy pewne przemiany w organizmie. Myślę, że już jestem na tyle dojrzałą zawodniczką, ustabilizowaną i ta waga już w tym momencie się ustabilizowała i z tego względu no, wtedy były te skoki, tak. Reprezentujesz barwy klubu z Gorzowa Wielkopolskiego. Możesz powiedzieć, w jaki sposób rozpoczęła się twoja kariera? Co spowodowało, że trafiłaś na salę bokserską? Wiem, że boks to wcale nie jest pierwsza dyscyplina, którą uprawiasz. Możesz tutaj czytelnikom zdradzić, jak to się zaczęło, że rozpoczęłaś trening bokserski? Zupełnie przez przypadek. Koleżanka zapytała nas kiedyś, czy nie idziemy z nią na boks. Zmyślałyśmy, że to są walki, idziemy pooglądać, a ona mówi, nie, na trening. No i tak poszłyśmy, przez jakiś czas chodziłam z koleżankami, ale one szybko się wykruszyły, no i zostałam sama. Mi się spodobało, też
była dla mnie taka rywalizacja sama ze sobą, tak, żeby nie poddać się, żeby nie przestać trenować, żeby coś pokazać, udowodnić i sobie i innym, że jednak umiem. No, boks to nie jest pierwszy sport, który trenowałam. Od dziecka uwielbiam sport, rywalizację, pokazywanie, że ktoś jest lepszy i wcześniej trenowałam piłkę ręczną przez 9 lat. Zaczynało się od piłki nożnej, od kopania piłki z chłopakami na boisku przy bloku. Troszeczkę musiałam powalczyć o to, żeby mnie wpuścili na to boisko i dopuścili do gry z sobą, no ale się w końcu udało. A twoi rodzice jak zareagowali na informację, że będziesz trenowała właśnie sporty walki i że już nie chcesz trenować piłki ręcznej? No to ta decyzja z piłką ręczną na początku nie była jeszcze ostateczna, to znaczy przez jakiś czas trenowałam obie dyscypliny. Moja mama myślała tak jak ja na początku, że jak powiedziałam, że idę na boks, to że nie idę na trening, tylko właśnie oglądać walki. I za każdym razem, kiedy szłam na trening, myślała, że po jakimś sparingu czy po jakiejś walce, kiedy wrócę z podbitym okiem, nie wiem, że zrezygnuję. Także bardzo długo się łudziła, że jednak mi przejdzie. No ja jestem na tyle uparta, że się za szybko nie poddaję, także teraz się przyzwyczaiła, chociaż nie ogląda moich walk, nie przychodzi, mówi, że za bardzo by to przeżywała, tak? I może tak jest lepiej. Na pewno cieszę się z sukcesów, cieszę się z tego, że trenuję, bo dzięki temu chociażby zwiedziłam kawałek świata, ale walk raczej nie będzie najlepszym kibicem moim, tak, na walkę. W jednym z wywiadów twój trener Grzegorz Swadowski powiedział, że już od samego początku, kiedy pojawiłaś się na treningu, wiedział, że ma do czynienia z diamentem, że to jest wielki talent. A jak ty sobie przypominasz te pierwsze treningi? Jak one wyglądały? Rzeczywiście tak w mig łapałaś te wszystkie tajemnice treningowe, techniczne? No nie, niekoniecznie tak było. Przez długi czas na początku nie mogłam załapać, o co chodzi z tym lewym prostym. Wydawało mi się, czy lewy, prawy prosty z ciosami, z zadawaniem ich, z wyprowadzeniem. Wydawało mi się, że robię wszystko okej, a trener patrząc z boku widział co innego. Także przez 2 tygodnie stałam z osobami, które się uczą tych podstaw i stałam z boku sali, mimo że koleżanki, które przyszły wcześniej, przyszły razem ze mną, już poszły jakby ćwiczyć coś dalej, rozwijać się dalej, a ja stałam się uczyłam nadal tych ciosów, nie wiem. I moment takiego przełamania wyszedł w momencie, kiedy były pierwsze sparingi, kiedy trener zobaczył, że jestem waleczna, że się nie poddaję, że się nie boję. I wtedy rzeczywiście postawił tak jakby trochę na mnie, bo od razu zaproponował wyjazd na walkę, a tym dziewczynom, które no, łapały szybciej postawy i tak dalej, jednak wyklarowało się na sparingach, że jednak potrzeba czegoś więcej, oprócz tego, że się łapie technika szybko, tak. Wspomniałaś o odwadze, o waleczności. Jakie są jeszcze twoje atuty? Jak boksuje Aleksandra Paczka? Z czego jesteś zadowolona, nad czym chciałbyś jeszcze troszkę popracować, czy mocniej popracować? No jest parę mankamentów, których może nie będę zdradzać, jeżeli chodzi o moje takie słabości. Natomiast no, z czego jestem zadowolona? Ja jestem taki troszeczkę taka spryciara, że tak powiem. Szukam błędów przeciwnika w walce. Szukam i widzę je, dostrzegam to, co robi źle i staram się to wykorzystać. Nie jestem teraz, za wszelką cenę nie idę do przodu, nie jestem takim typowym fighterem, raczej właśnie szukam, więcej chodzę na nogach, pracuję i szukam takich luk, tak, u kogoś, tego, czego zanim ja bym... Zanim były medale, zanim były wielkie sukcesy, była, tak jak wspomniałeś, dosyć żmudna droga do tego, ażeby wysoki poziom sportowy osiągnąć. Trzeba było też pokonać pewną barierę, prawda? Wspominałaś mi w rozmowie przed wywiadem, że pierwsze walki przegrywałaś. Ja bardzo długo przegrywałam. Nie były to jakieś walki na jedną stronę czy nokauty. Po prostu były walki wyrównane, jednak czegoś tam brakowało w tych walkach. I za każdym razem, kiedy wychodziłam, właśnie musiałam ze sobą walczyć, kiedy w sumie schodziłam z ringu, czy trenować dalej, czy to przerwać, czy jest sens, skoro mi nie idzie. Jednak no, ciężka praca tutaj na treningach dała swój efekt na moich drugich mistrzostwach, pierwszych, które wówczas wygrałam. Natomiast no,
nic nie wskazywało na to, że będzie tak dobrze. Po pierwszej walce, jeszcze zanim ogłoszono werdykt, trener powiedział, że jeżeli przegram tą walkę, to już mogę się pakować i nie przychodzić, on mnie nie chce widzieć na sali. Wyszło jednak, że sędziowie ocenili, że ja byłam tą stroną dominującą, ja wygrałam tą walkę. No i czekał mnie na drugi dzień półfinał, już walka o finał, o następny krok. W tym czasie między jedną a drugą walką trener się do mnie nie odzywał. Chodził, kręcił głową, nic ze mną nie rozmawiał, nic mi nie mówił. Ja byłam też bardzo skoncentrowana przed tą walką, ponieważ to była dziewczyna, z którą wcześniej się spotykałyśmy kilkukrotnie i zawsze było do tyłu. Musiałam przełamać się do tej walki, wymyślić jakiś sposób na nią, co by można było wykonać w ringu, żeby wygrać tą walkę. Wychodząc do walki miałam aż łzy w oczach, to wspominam, no ale jednak posłuchałam trenera, który mi podpowiedział pewną akcję, która się spełniała całą walkę i dzięki tej walce później otrzymałam tytuł najlepszego zawodnika tego turnieju, także musiałam siebie pokonać, żeby coś osiągnąć. Jak radzisz sobie ze stresem? Jednak jest to sport walki, sport kontaktowy, jest często na pewno stres, jest być może też strach, bo jednak dochodzi do wymiany ciosów. Nie boisz się, nie odczuwałeś nigdy lęku wychodząc do ringu przeciwko trudnej zawodniczce, na przykład Karpaczewej czy innych, o których mówiłaś, z którymi boksowałaś kilkakrotnie? Znaczy tak, jeżeli chodzi, czy boję się o jakieś kontuzje, o to, żeby mnie będzie bolało, to nie ma czegoś takiego. Wychodząc nawet do bardzo silnych dziewczyn typu właśnie Karpaczewa czy Ochigawa, no, nie było tego stresu o siebie, o to, czy mnie będzie bolało, tylko o to, żeby się dobrze zaprezentować, dobrze zawalczyć. Wiadomo, że być może nie myślałam wtedy o zwycięstwie, tak? Każdy chce wygrywać, no ale nie zawsze jest to możliwe, trzeba też znać swoje miejsce, no ale zaprezentować się z jak najlepszej strony i kiedy jestem zła, kiedy schodzę z ringu, nie kiedy właśnie przegrałam walkę, chociaż jest taka motywacja do dalszej pracy, żeby właśnie jak najmniej tych walk przegrywać, natomiast schodzę z ringu zła, kiedy nie zaboksowałam tego, co powinnam, kiedy coś odpuściłam, kiedy coś mi nie szło, kiedy było coś nie tak, nie boksowałam w swoim stylu, czy nie pokazałam tego, co potrafię tak naprawdę. Wtedy schodzę zła z ringu i wtedy jest jakaś większa motywacja do pracy, tak? Czy twoje doświadczenia takie sportowe przenoszą się jakoś na życie codzienne, osobiste, te wartości, które kształtujesz, trenując sport, pomagają ci w życiu codziennym? To znaczy tak, na pewno boks mnie ukształtował jako człowieka, nie tylko jako sportowca. Jestem bardzo uparta i chcę dążyć zawsze do najwyższych celów, nieważne czy to w sporcie, zdobywać złoto, tak, wygrywać zawsze pierwsze miejsca, ale chociażby też jeżeli chodzi o szkołę, o naukę. Kiedy zaczynała się moja przygoda w sporcie, kiedy zaczęłam odnosić sukcesy w boksie, byłam w liceum i to było dosyć dobre, bardzo dobre liceum, jeżeli chodzi o to. I trzeba było łączyć boks, wyjazdy, zgrupowania na kadrach z nauką. I to nie było łatwe, jednak się uparłam i chciałam pokazać, że potrafię połączyć, co nie było rzeczą łatwą. Bardzo wiele nocy, nie tylko nieprzespanych, ale przepłakanych, że już nie ma siły i na naukę, i na ciągnięcie sportu. Jednak się opłacało, pokazałam, że da się to godzić, tak? I tak jest do tej pory, że ciężko, nie potrafię się poddać, coś nie idzie, wyrzucą mnie drzwiami, wejdę oknem, zawsze uparcie dążę do celu. Jaka jest cena tego sukcesu w sporcie? Bardzo dużo poświęcasz przyjaciół, rodziny? No, cena jest taka, że no praktycznie nie mam jej w domu, jestem bardziej na zgrupowaniach, bym mogła powiedzieć, że właśnie większość dziewczyn mogłaby powiedzieć z kadry, że ich domem jest raczej obóz niż mieszkanie, w którym teoretycznie są zameldowane. No i to takie jest życie troszeczkę na niby, bo nie mierzymy się z tym, co każdy rówieśnik w naszym wieku, tak? Moje koleżanki szły taką drogą liceum, matura, studia, magister i tak dalej i one już osiągnęły swoje cele, teraz zaczynam pracę zawodową według tego, co sobie zaplanowały. Ja ciągle tkwię gdzieś pomiędzy,
studiuję, ale nie zaczynam jeszcze pracy, jeszcze jeżdżę na obozy i to jest takie troszeczkę inne życie. Na pewno no, znajomi też mają mnie tylko w tych momentach dla siebie, kiedy jestem w domu, kiedy nie jestem pomiędzy, kiedy jestem pomiędzy obozami, a tak naprawdę, żeby wyjść ze mną gdzieś na imprezę, pobawić się, to tylko w czasie, kiedy już jest taki zamknięty sezon, tak? Jest po najważniejszej imprezie i można zrobić chwilę takiego i przerwy przed rozpoczęciem nowego sezonu. Olu, serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia na Ukrainie i mam nadzieję, że po Pucharze Europy spotkamy się i będziemy opowiadać o sukcesach i o tych planach olimpijskich, tak? Tego Ci życzę. Nie, dziękuję i mam również nadzieję na zobaczenie po Pucharze Europy w dobrych nastrojach.